super to być, naprawdę. Ja w ogóle stałem, ja myślałem z kimś z was pogadać, nie? Bo chciałbym was poznać. I mam tyle mieszanych uczuć, bo ostatni to pan mi skradł serce, który powiedział, że on zaczyna bez żony, tak? To pan? No stąd ta łapa, kurwa, widzę, to jest... Ale stary, szanuję, że zmieniasz rękę, bo masz proporcjonalne te łapy, naprawdę, on tak. Ona mówi, mogę już do ciebie dołączyć, mówi, czekaj teraz drugi raz, weź. I 50 powtórzeń, kurwa. Fajnie, jakby sobie te odważniki z Decathlona zakładała na garce, raz, dwa, trzy. Ale seria, ale pompa, kurwa. Muszę wyjebać multisporta, to jest lepsze, dla mnie. To pan z panem, Jezu, ale masz potężną tą łapę. A który jest ten drugi, Ryszard z drugiego imienia, który to pan? To ty? Wow. Ryszard, kurwa, wow. No super, nie? Jak trzymają ręce na widoku, to jest najważniejsze. Bez kitu, to masz Ryszard. Na... W ogóle mi się to też podoba, że jest dzisiaj Ryszard, jest Bogusia, tak? Bogusia jest? Tak, jest. Jest Bogusia. Sobie, ktoś jeszcze, komuś jeszcze rodzice dojebali z imieniem? Bo ja mam wrażenie, że to jest spotkanie terapeutyczne, kurwa, że ludzie z krzywdą przychodzą. Ty wiecie, że ja miałem mieć Saturnin, kurwa, w ogóle? No, fajnie, że podniosłeś rękę, kurwa. Ryszard! No. Czekaj, masz Metatron czy Megatron, kurwa? Ja gadam z człowiekiem, czy to jest Optimus Prime na... Ja wiedziałem, że AI idzie do przodu i wojna robotów nas czeka, ale kurwa, żeby Megatron siedział... Metatron? Co to jest? Fajnie, że ojciec mówi, chciałbym mu dać imię, które mi się dobrze kojarzy. Metatron? Archanioł? Z jakiej religii? Ale super imię, broń Boże się nie śmieje, no ja mam tak samo, nie? Ja mam Ryszard Radosław. Radosław Mazur, tak, ale skąd pomysł? Kto wybrał? Mama. Mama? Wierząca mama? To powiem ci, żeby w Biblii szukać, kurwa. To jest bardzo oryginalne. Wow, ale mi się też podoba, że Arek powiedział, że ty masz tą dużą łapę i że ja mam też dużą łapę. Że nie mam, kurwa, takiej łapy jak ty. Tylko Arek tak, wiecie, on tak patrzy na tą łapę i on tak postrzega, jak ja trzymam wypłatę, kurwa, za występ. To ma wtedy... Ryszard, duża łapa. Godna odlewu w złocie, co najmniej... Ja proszę, Arku, 5 zł, proszę bardzo. Kurde, wiesz co, ja zawsze tak staram się, wiesz, potem wybrać to imię, które będę się z tobą, ale nie wiem, czy Ryszard, czy Metatron jest lepszy, ale chuj, będziesz Metatron. Czy ktoś do ciebie kiedyś mówił Metatron? Okej, okay, a nie chcielibyście spróbować tak w łóżku, może byś nie musiał sam zaczynać. Fajnie, jak obola by leżała. Metatron? Aż by korki w domu wyjebało, ty się... Masz tatuaże? Kurwa, ale ty sobie musisz zrobić logo Optimusa czy coś tam, Autobotów. A jak ty masz przyjaciółku na imię? Monika. Drugie? Barta. Okej, okay, a nie masz trzeciego? Anna. Fajnie, jakby był Metatron i mikrofalówka na przykład. Monika? Monika, jak długo jesteś z naszym dojebanym Metatronem? Metatron jest dojebany, naprawdę. 14, a i kiedy się dowiedziałeś, że tak ma? O, tak od razu, na wejściu? Od razu, nie? Czyli najlepsze, czym się może pochwalić, to trzecie imię. Ona mówi, a czym się zajmujesz, ile zarabiasz? Mówi, chuj w to! Ja ci powiem, jak on na trzecie imię. Metatron, no, to jest to. Tak. Gdzie się spotkaliście pierwszy raz? Pamiętasz jeszcze? Kurwa, mogę odsunę statyw, bo cię nie widzę. Na ulicy? Co ty tak ludzi zaczepiasz?
On po prostu, on miał taki podryb. Podchodzi, wiecie, na ulicy 100 losowych osób, Metatron, i jak ktoś mu odpowiedział, mówi na chatę. A Monika głupia, bo myślała, że to bezdomny, chciała mu dać 5 zł. Competition. M Competition? A, BMW. No to w chuj, naprawdę, jak ty ma Metatron, to możesz go do auta porównywać, to jest... Ale jak to naprawdę, jak zagadałeś do niej? Jak to wyglądało? Przez znajomy? Okej, okay. I już sformalizowaliście związek? Słyszeliście? Czy muszę powtarzać, co powiedział? Metatron oporny, kurwa, oporny masz podryb jak twoje imię, to jest... Od pierwszego włożenia to... No jak? Jakby działało, to byś nie musiał, kurwa, sam zaczynać. To może działało za pierwszym razem. No, no tak, no. Kurwa, z kim? Może zaczynać sam, niż kończyć. Okej. To jest... No, mądrego to miło posłuchać. To ty też te książki składasz, że taki mądry? A, dajcie brawa w ogóle, koledze. To tak, to jest super, naprawdę, bardzo miło, że ci mogę pomóc. Wow! Co twój chuj musi czuć? Wow! Jezu! Kurwa, ała! Z jaki głupi żart, przepraszam. Ale to była moja taka myśl, łop! Wyjebał mi małego palca, nie? Dzieci macie? Jak imiona? Dzieci? Przerwałeś ten łańcuch, czy masz takie oryginalnie? Będzie, tata jest Metatron, syn będzie akumulator. Co to tata akumulator? Archanioł. A czego jest patronem prądu, kurwa? I mechaników. A to nie jest święty, nie, akumulator. Nie krzywszo. Jak ma syn? Aleksander. No to normalnie, a drugie? Kacper. A trzecie? Jeszcze nie ma? A jak trzecie nie ma? Zbierzmowania, a to jak, kurwa, ty mówisz, że Metatron, a ty masz zbierzmowania Metatron? Czekaj, to jak ci matka wybrała? Wiesz, w bierzmowaniu sam sobie możesz wybrać. Czekaj, kurwa, człowieku, ustalmy coś, masz 14 lat. Przychodzi do ciebie mama i mówi, synku, ja mam marzenie. Żeby cię na Metatrona wybierzmowali. Kurwa, biskup miał pewnie takie, o chuj chodzi. I on ma takie, kurwa, przegląd muszę zrobić. No nikt nie wie. Kurwa, jak... Słyszycie to? Metatron jest archaniołem i biskup ma takie, nie znam. Wow, cieszę się, że w Metatronie wpadłeś, kurwa, naprawdę. Dajcie jeszcze raz brawa Metatronowi. Super jesteś. A czym się zajmujesz? Chuj, oprę tą rozmowę na tobie, to już jak już tak rozmawiamy, fajnie jest. Strażakiem jesteś? Ale, nie, kurwa, bo... Strażakiem, a ty we Wrocławiu? Jaki miałeś najdziwniejszy pożar? Najśmieszniejszy pożar, masz rację, Metatron, chuj, obróćmy to. Czekaj, mi się podoba, że kurwa strażak mi zaproponował, najstraszniejszy pożar to jest za ciężkie. Ale najśmieszniejszy pożar! Stary, wiesz kiedy był? Jak zacząłem bez żony, mi się jaja zapaliły. To był... Kurwa, jak ja się cieszę, że ty jesteś! Najśmieszniejszy pożar, no. Nie. Ludzie nie dźwigną. Nie. Najśmieszniejszy.
Do dziecka? Dziecko się pali? Dziecko się paliło. Łapy, słyszycie, co powiedział? Dziecko się pali, mówi, niektóre też się palą. No jak mają na imię akumulator, to chuj to. Ktoś źle kleby podpiął, dziecko. Gdzie tam ogień? Aha! No to miał być najśmieszniejszy pożar. Okej, okay. No to dziecko ma garnek na głowie. No nie, no stary, jak ma dziecko garnek na głowie, to chuj wie, co to jest. On potem wpisuje w opisie zdarzenia dziecko imię, patrzy, Tefal. Płeć nieznana. Dawaj, musimy to metatronie skończyć tą historię i ci daję spokój. Dużą piłę, no. Kurwa, z piłą do dziecka. No. Czekaj, ja ci podłożę mikrofon, może będziesz mówił to, żeby wszyscy słyszeli. Bo ja już mam, ja jestem przerażony tą historią. Ale to właśnie najpierwsze to, że dziecko wyglądało jak taki pomorek. To było małe dziecko, było na 5 lat. Przerwa. A może w przeszkodu w grupie Muchomorki było? I pani przedstawienie robiła? Pani, mogę być drzewem? Nie, ty będziesz Muchomorem, proszę bardzo. I to jest... Jak Muchomorek, no rzeczywiście śmieszne. Przeżyło? Przeżyło, to chcieliśmy ustać. Jezu, kurwa, ale ma jest beka, nie? Że nie możesz być, musisz być poważny, ale w środku masz takie... Muchomorek! Nie wiem. O, księgarz, dobrze, że jesteś, fajnie, że... Muchomorek, super historia. Dobra, trzeci raz na Metatrona, brawa. Dziękuję ci. Dzięki. Super historia, naprawdę.